Cześć wszystkim. Słuchajcie, postanowiłem, że muszę nagrać ten filmik, żeby wam coś pokazać i coś wam uświadomić. Dzisiaj byłem w Gołtroniku i kupiłem, popatrzcie się na to, taki czyścik do grotów, zapasowy wkład miedziany, mosiężny czyścik do grotów. I słuchajcie, 6,30. Okej, wszystko fajnie, mosiężny. Miedź, mosiądz, miedź. Jak wiemy, jest jeszcze coś takiego jak magnez. No i zaraz coś wam pokażę, czym jest chińska miedź według Chińczyków. Więc robimy sobie mały eksperyment. I powiem wam tak, tutaj po lewej stronie jest czyścik do garów kupiony w gospodarczym. Biorę magnez i patrzcie się na to. Będę to robił teraz. Zaraz mi telefon spadnie. Czekajcie, muszę sobie to poustawiać jeszcze lepiej. Chwila, moment. Dobra, specjalnie powiększyłem troszeczkę obraz. Magnes, który przyciąga, jak wiadomo, metalowe przedmioty. I teraz patrzcie, czyścik z gospodarczego. Widzicie? Przyciąga. I teraz patrzcie na ten cud. Chińska miedź. Prezentacja numer jeden. Chińska miedź. Czyż to nie jest piękne? Normalnie. Nowy jakiś musi być gatunek miedzi w tej tablicy Mendelejewa. Albo ja o czymś nie wiem. Powiedzcie mi, dlaczego tak się dzieje, że chińska miedź jest przyciągana przez magnes. Na tym zakończę filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.